Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora SimRail. Zresztą, jak widać, to już z daleka na ekranie. Księżyc, no, akurat dzisiaj w pełni jest, ale no, jakoś nie widać. Księżyca niestety. A dzisiaj dyżurujemy na stacji Katowice, tak. Tu 14:39 był pod wjazdem, bo Katowice zawodzie nie dały informacji. I 41:42 odjeżdża planowo do zawodzie. Też dajemy taką informację. Cztery, dwa, dziewięć, sześć, dwa, ma mieć odjazd 43. I ma jechać tu w górę. Zwrotniczki poprzestawiajmy. No jeszcze tu, o, pięknie. Czterdzieści sześć w kierunku Katowic towarowych. Nic do tego momentu nie jest zaplanowane. Zostawmy już w drogę przebiegu. I 4-2-9-6-2 odjeżdża. Więc też piszemy do Katowic w zawodzie, że pan o takim numerze właśnie odjechał. Czterdzieści sześćset dziewięćdziesiąt dwa odjechał z Brynowa. Rąb czwarty tor, dziesiąty, więc zmieniamy nastawienie. Ustawienie rozjazdu. I czekamy na dalszy rozwój sytuacji, jaki to teraz pociąg do nas przyjedzie. Dobrze, czekamy na kolejne pociągi. 28:53 z Brynowa, potem z Zawodzia. Moi PWJ ma przyjechać. Moi na Brynów, PWJ na towarowe Katowice.
4692 przyjechał. KMB. SSC. Gdzie to jest? SSC. No więc. Gazetto Katowice Zachodzie. A KMB i te inne? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Pewnego rodzaju ciekawostka. 14:39 odjeżdża sobie. To zatwierdzimy. I wpiszemy, że odjechał. Teraz tam 4692 ma mieć odjazd 53. A peron czwarty. Tor ósmy ma wjechać pociąg z Brynowa. Okej, też coś zatwierdzamy. I czekamy na dalsze ruchy, a ja chwilowo zrobię dla Państwa cięcie. Dobrze, więc powracamy chwilowo po cięciu. A4957 do nas jedzie po pierwszym. Piszemy Panu ładnie, że przyjąłem. A4957 ma wjechać na peron trzeci, tor czwarty. Peron trzeci, tor czwarty. Czemu to? I 4-3-3-6-2. Ten 4692 ma mieć odjazd 53. Na przejedź tak. Żeby tu nie robić utrudnień. Radio wjeżdża, radio wyjeżdża.
Wszystko jest jak należy. 4-3-3-6-2 ma mieć odjazd 58. Dobrze, i ma dosyć szybko zatwierdzimy. Niedoświadczony dyżurny. Świadczony 128 poziom. Okej. Okay. Jeśli 140. Peron drugi, tor pierwszy. Tu jest peron drugi. Pierwszy na dole. Okej. 46-41. Peron pierwszy, tor dziewiąty. Czemu 42-124? Nie, bez sensu.
Ja nie rozumiem tych botów. Po co mi po lewym by miał dopuszczać jak? Może wyjechać za 41, 140, no właśnie. Mógłby jechać, by sobie no wprost potem wjechał, ale no moim zdaniem jest to bez sensu. Zamiana blokady. To akurat wyjechać 4-3-3-6-2 rzeczywiście? No ja. Masz pan rację. Piszemy. Czterdzieści jeden, 140, słychać bardzo dobrze. Ta druga 0,6. Jest tej drugiej 06, to PWJ też zdąży przejechać. No 46.047 przelot przez Katowice podany. I 42.142 też przyjechał. Czternaście, 137. Ta druga 10. Tron pierwszy, tor siódmy. Bez problemu. Zmienimy sobie to na kierunek zasadniczy. Czternaście, 137, wjazd do Katowic podany. No trochę nawet tych pociągów już tutaj w naszych Katowicach stoi.
125. 52 poziom. Nie wiem, co mnie ostatnio wzięło na sprawdzenie poziomów, ale myślę, że tym optymistycznym akcentem dzisiejszy odcinek zakończymy i zobaczymy się już w kolejnym, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa pa.